Dziś pierwsze podsumowanie mojego portfela gemów, a więc portfela projektów z małą. Kapitalizacją, które podczas hossy mają robić niesamowite albo kosmiczne wyniki. Jak będzie to, oczywiście, czas pokaże. Jak ja mówię, czas jest najlepszą odpowiedzią na to, żeby ocenić, czy zbudowało się coś dobrze, czy źle. Dzisiaj również powiemy sobie o pięciu najlepszych pozycjach z tego portfela, które można kupić na giełdzie Mex Global i mamy dla Was, jako Krypto ekipa specjalne bonusy od giełdy Mex. Tak, ktoś powie, znowu naganiają na giełdę, no ale w w chwili obecnej giełda Max. to jest ta giełda, gdzie akurat ja kupuję te pozycje, które sam znajduję, więc idealny czas, żeby założyć konto, złapać bonusy i pobawić się trochę gemami. Jesteś gotowy, zaczynamy. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie w weekendzie. Kolejny film, seria kryptowaluty bez tajemnic. Dzisiaj pierwsze podsumowanie portfela gemów, ale jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie najpierw sub dzwoneczek po to, żebyś był na bieżąco z każdym moim materiałem. No i jeżeli uznasz, że to wideo jest wartościowe, łapa w górę, komentarz, podziel się tym filmem na Twitterze, to wszystko pomaga. Budować mi zasięgi i wtedy chce mi się więcej nagrywać i przekazywać Wam tych wszystkich informacji, które oczywiście wynikają z mojego sześcioletniego doświadczenia na rynku. Krypto. Oczywiście wszystko, co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą finansowym wszystkie wyniki, wszystkie rzeczy, informacje, które przekazuję, jest to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Jeżeli to akceptujesz, to chyba trzeba zacząć lecieć z tematem, więc jeżeli jesteście gotowi, przechodzimy już do materiału. Oczywiście, słuchajcie, takie podsumowanie portfela będę robił co jakiś czas. Myślę, że ponad miesiąc portfolio jest budowane, więc warto sobie pewne rzeczy omówić i Podsumować, a więc dzisiaj przejdziemy sobie pokrótce po te GEMY. Pokażemy też te, które zrobiły wyniki, te, które nie zrobiły. Powiem Wam, jakie też mam plany tutaj na ten, ten portfel. Ale oczywiście to, od czego chciałem zacząć, to te bonusy, które Wam dograliśmy. Tak jak mówiłem w ostatnim filmie o giełdzie Maxed Global, będziemy mieli dla Was bonusy. Udało się to załatwić, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o samą giełdę Maxed Global, oczywiście dla mnie jest to giełda, gdzie mogę kupować małe projekty, a więc tak naprawdę. To giełdę założyłem nie dlatego, że chciałem, ale dlatego, że musiałem i każdemu polecam takie działanie nie zakładanie kont na wszystkich giełdach, gdzieś tam bez składu i ładu tylko konto zakładamy wtedy, jeżeli jest giełda, która jest w miarę dobra, w miarę transparentna i chcemy na niej kupować pozycje, których nie ma na giełdach, gdzie oczywiście mamy konta. W moim przypadku dużo projektów, które znajduję z małą kapitalizacją, jest właśnie na giełdzie Mex Global, i dlatego tutaj założyłem i dlatego tutaj działam. Link oczywiście do tej giełdy. Link Krypto Ekipy macie pod tym filmem. A więc, jeżeli uznacie, że ta giełda jest wartościowa, chcecie złapać się na bonus albo chcecie kupować te pozycje, które są na tej giełdzie, no to zachęcam do tego, żeby z tego linku skorzystać. Oczywiście jeżeli chodzi o samą rejestrację, bardzo ważne to jest to, że aby dostać te bonusy trzeba skorzystać bezpośrednio z tego linku, który właśnie jest pod filmem cała kampania potrwa oczywiście do 28 lutego a więc mamy jeszcze 24 dni jakie tutaj tak szybciutko naprawdę przygotowaliśmy bonusy wszystko macie oczywiście pięknie rozpisane na stronie kryptoekipa.pl ale również w tym linku, także pierwszy bonus to jest bonus za depozyt jeżeli założycie konto, nie trzeba robić KYC zrobicie depozyt powyżej 5 500 otrzymacie 10 dolarów w USDT właśnie do wykorzystania na dźwigni. Jeżeli chodzi o wolumen handlowy na spocie, każdy wolumen wykręcony powyżej 3000 dolarów to bonus 20 dolarów. I tu uwaga, w bitcoinie. I jeżeli wykręcicie powyżej 10 000 dolarów, otrzymacie 30 dolarów w bitcoinie. A więc, za depozyt, jest bonus na dźwignię, za wolumen, jest bonus na spot. No i oczywiście, jeżeli ktoś kręci dużo większe wolumeny, no to może łapać się na dodatkowe bonusy. Te bonusy są rozpisane tutaj w tej tabelce. W zależności od tego, jaki depozyt zrobicie na derywatywy, tym możecie załapać się aż do 9000 dolarów, ale oczywiście to jest dla osób, które grają na dźwigni. Wiele osób docenia Meksta właśnie za to, że tam jest dużo fajnych narzędzi, rzeczywiście jest dużo bonusów do grania na dźwigni. Ja na dźwigni nie gram, więc. Nie będę tutaj tego omawiał. Ja jestem graczem spot, jestem graczem, jestem hodlerem, więc tutaj to mnie absolutnie nie dotyczy. Natomiast zazwyczaj jak coś dogrywamy, to giełdy dają i dla takich i dla takich osób, a więc więcej oczywiście poczytacie sobie tutaj w tym linku. Jeżeli chodzi o samego Mexta, omawiałem ostatnio jak ta giełda działa, więc tutaj nie będziemy gdzieś tam drugi raz tego mówić. Warto bo tego sobie wrócić w mojej prywatnej opinii na dzień dzisiejszy giełda spełnia wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o mnie, żebym ja tej giełdy używał i kupował na niej swoje pozycję. Jeżeli chodzi o bonus ode mnie zawsze muszę coś od siebie dorzucić a więc 5 osób otrzyma tutaj po 20 dolarów na swoje konto spot na Bitmexie bezpośrednio ode mnie jeżeli tutaj oczywiście wykona te same warunki, a więc zrobi ten depozyt założy konto z, link, z linku no to tutaj oczywiście wybierzemy, wybierzemy 5 osób i przekażemy Wam po 20 dolarów. To jest taki dodatkowy bonus od krypto ekipy, także macie bonus od Mexta i macie bonus oczywiście od krypto ekipy i o Ode mnie. I teraz słuchajcie, myślę, że możemy przejść do tego co ważne, a więc do pierwszego tego podsumowania. Oczywiście wszystko zrobiłem na Twitterze. Jeżeli ktoś jeszcze mnie nie śledzi, zapraszam serdecznie. Jedyne oficjalne konto Małpa Maciej Tomczyk. Małpa, Maciej, Tomczyk, trzy, tak jak tutaj widzicie, bo tych Tomczyków narobiło się wszędzie dużo, czy to ma Twitterze, ma Telegramie, uważajcie, ma skamowe konta, ja y, nie zachęcam Was do żadnych inwestycji, nie biorę od Was y, żadnych pieniędzy, więc wszystkie oficjalne moje sociale są na stronie kryptoekipa.pl i y, z tego korzystajcie, jeżeli widzicie jakiegoś fejka, boom, boom, strzał w głowę, zgłaszajcie to i, i trzeba po prostu te śmieci y, z tego rynku wyplemiać. Dobra, słuchajcie, bo się podwierałem, a trzeba bardzo szybko wrócić do tematu. No i teraz tak, jeżeli chodzi o moje portfolio portfolio gemów, tak jak wiecie, to jest portfolio, które buduję na hostce obecnie z tej całej listy, którą wybrałem bardzo ważne to jest to, że nie wszystkie projekty, które trafiają na listę trafiają do portfela, mogą być projekty, które trafią na listę i nie trafią do portfela, bo z tej listy wypadną a mogą być takie, które na tą listę trafią i nie zrobią wyniku i również zostaną w trakcie budowania tego portfela usunięte, dlatego że dobre portfolio to jest portfolio, którego pilnujesz i jest to portfolio aktywne. Jeżeli chodzi o podsumowanie, z tej listy kupiłem 12 projektów, cała inwestycja zamknęła się w kwocie 3538 dolarów, obecna wartość portfela 6695, co daje profit 89%. Najlepsza pozycja Agix plus 308, najsłabsza obecnie CRU, minus 21. I teraz bardzo ważna rzecz, większość tych pozycji rozgrywam na dwóch koszykach, na krótko i długoterminowym, zaraz również troszkę o tym sobie porozmawiamy. Natomiast tak jak napisałem, cieszy pierwsze 300%, bo dawno na żadnej pozycji w tak krótkim czasie nie zrobiłem 300%, właśnie jak, jak na y, Agix, więc to mnie cieszy, bo to mi przypomina jak się czułem podczas hossy, jak to wszystko tak fajnie rosło. Oczywiście jeżeli chodzi o koszyk długoterminowy, tak, koszyk długoterminowy, czyli to są te wszystkie pozycje, które widzicie w tym portfolio, które zaraz pokażę, od 300 do 700 dolarów, to jest coś, co zostaje ze mną na hosce i tego nie dotykam. Natomiast koszyk krótkoterminowy na tych samych pozycjach jest realizowany poziomami. No i oczywiście. Taka strategia jest dobra, dlatego że trzeba respektować wzrosty i y, koszyk, koszyk, oczywiście krótkoterminowy, pozwala zarabiać mi na bieżąco kapitał na kupowanie innych pozycji na koszyk długoterminowy, dlatego że mój portfel to nie jest studnia bez dna i również muszę bardzo mocno pilnować tutaj, jak go dzielę i jakie pozycje właśnie sobie kupuję. Z kilku pozycji mam wyjęty cały wkład y, praktycznie na koszyku długoterminowym i zabrany spory profit, ale tych pozycji z tych 12 jest tylko 3 czy 4, więc to nie jest jeszcze większość i oczywiście to leci w kolejne tematy. To, co ważne jest dla Ciebie, musisz pamiętać o tym, że każdy ma inny portfel i musisz dopasować strategię do swojego portfela i o tym będą kolejne kryptomyśli, które po prostu, jeżeli chcesz nauczyć się budować strategię, to powinieneś obejrzeć i dopasować do siebie, ale to będą ważne kryptomyśli. Już się jaram, bo gdzieś muszę sobie też poukładać pewne rzeczy, a jak nagrywam Wam, to i układam od razu swój portfel. No i oczywiście... Bardzo ważne to jest to, że w koszyku długoterminowym, tym, który buduje na hostce, nie cieszą mnie mocno te wzrosty, ale również nie martwią mnie spadki na pozycjach. Dlatego, że to są tylko liczby. To, że dzisiaj AGIX ma 300%, to może być tak, że za rok czy, czy za półtora będzie minus 50 i może tak się wydarzyć, więc gdzieś tam mam te emocje opanowane i tak jak nie cieszy mnie bardzo mocno tutaj plus 300 na AGIX-ie w tym koszyku długoterminowym, tak nie martwi mnie minus 21 na CRU, natomiast te duże wzrosty wzrosty, które były na pozycjach, bardzo mocno cieszą mnie w, koszulku, w koszyku krótkoterminowym, no bo tutaj na kilku poziomach jest wy, wyjęty wkład i uśredniony zysk tutaj to jest grubo ponad 100%, co mnie również bardzo mocno cieszy. Natomiast podejście do koszyka długoterminowego musi być tutaj słuchajcie, zupełnie inne. Oczywiście koszyk, koszyk krótkoterminowy jest trzymanie się mojej fundamentalnej zasady, a więc respekt the pump, jak to ktoś kiedyś powiedział, a po polsku dla mnie to jest respektuj wzrosty. Ja nauczyłem się respektować wzrosty i nauczyłem się realizować swoje profity, realizować zyski po to, żeby móc budować swój portfel dalej, bo nie jestem w stanie cały czas dorzucać kapitału z innych tematów, nie o to na tym rynku chodzi. Więc gdzieś tam tego staram się, słuchajcie, trzymać, a 300% to jest dobry czas. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do tego portfolio a więc tak to wygląda, tak jak mówiłem ten profit jest na poziomie a już 91% bo coś tam rośnie, no ale jak jutro wejdziecie w ten link, który macie pod tym filmem, to tutaj to się będzie zmieniać. Oczywiście jeżeli chodzi o Agix, jeżeli chodzi o Wyot, a więc Waj, i jeżeli chodzi o Numet, tutaj rzeczywiście na koszykach długoterminowych i na bank się również na tych koszykach, które były większym kapitałem, mam naprawdę solidne zyski, to jest wszystko powojmowane, ale my się skupmy na tym koszyku długoterminowym jeżeli chodzi właśnie o te portfolio, oczywiście Agix to jest na razie najlepszy, najlepszy profit, ponad 300%. Wajot mamy 285, numet mamy 220, Banks mamy 54, i y, gdzieś tam potem są te inne pozycje. No i co ciekawe z tego całego portfolio, tak naprawdę to tylko jedna pozycja jest obecnie na minusie. No i oczywiście, zakupiłem sobie tutaj y, tą pozycję i jest ona na minusie, więc to jest absolutnie, absolutnie y, normalne. Natomiast Gdzieś tam staram się z tej listy dobierać te projekty w miarę, w miarę systematycznie i staram się pilnować tego, żeby wszystko to było poukładane. Oczywiście z nowych pozycji mamy, mamy RDNT, tego wam jeszcze nie pokazywałem. Ale ostatnio naprawdę kosmiczne wzrosty. Kto, kto kupił, to myślę, że jest mega zadowolony. Ja obserwuję do jakiegoś czasu. Teraz dobałem do listy, nie kupowałem jeszcze. Gdzieś tam na spokojnie sobie tutaj czekam. No i BNC to jest nowa pozycja, pozycja. Na Polka do, też dość ciekawa, i tutaj dzisiaj u mnie będą wlatywać pierwsze zakupy, i też na giełdzie Mex Global. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o te top pozycje, które możemy kupić na MEX, no to na pewno Banks, tak. Jeżeli chodzi o Banksa obecnie 0,037, jeżeli popatrzymy sobie tak naprawdę na no wykres, jesteśmy 90% poniżej ATH. Jeżeli patrzymy sobie na ostatnie 30 dni, no to. Istny roller coaster i wiele osób kręci tu kółka. Jak ktoś potrafi, niech to robi. Jak ktoś nie potrafi, a trzyma długoterminowo, to niech nie dotyka, bo może poparzyć, poparzyć rączki, tak? Natomiast dla mnie pozycja absolutnie długoterminowa, pozycja związana z Operą, z Ledgerem, mocne produkty, także to jest na pewno temat bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o kujirę. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o Kudzirę, no to na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o moje pozycje, 50% wzrostu mam na samej Kudzirze, i to jest temat na pewno bardzo, bardzo rozwojowy. Tak jak wiecie, jest to projekt, który zaczynał się tak naprawdę w ekosystemie Luna, a teraz jest gdzieś tam budowany w ekosystemie Kosmos. Dużo ciekawych rzeczy na pewno tutaj, tutaj nadchodzi. Przede wszystkim, słuchajcie, ich własny portfel, co jest, co jest myślę bardzo ciekawe, ale możliwości pasywnego zarabiania na tym tokenie bezpośrednio na ich platformie. Jest tam kilka opcji, jak będzie czas, zrobię tutaj opis tej platformy, natomiast moja kujira na dzień dzisiejszy nie została jeszcze tam przeniesiona, jeszcze nic tam nie wrzucałem. Myślę, że podczas właśnie wrzucania będzie dobry czas, żeby zrobić tu instrukcję, ale to może być najważniejszy, najważniejszy projekt właśnie dla ekosystemu Kossos. Kosmos. Podczas tej hossy w mojej prywatnej opinii może być tu całkiem dobrze, dlatego również to jest projekt, który można kupić na giełdzie MEX i które ja wybrałem do swojego portfela. Kolejna rzecz NUMEX NTX a więc tak naprawdę projekt również związany z Agixem, bo oni bardzo mocno współpracują. Sztuczna inteligencja właśnie rozwiązania oparte w tym segmencie rynku. 220% na dzień dzisiejszy kupowane również na MEX Global. Jeżeli popatrzymy sobie na ATH minus 83%, ostatnie 30 dni również można było pokręcić kółka, ale jednak trend ten wzrostowy, więc, więc tak to wygląda. Oczywiście warto zajrzeć na strony, na sociale. Ja tak jak mówię zrobię Wam te po pięć projektów z tej listy będę omawiał, także tutaj będziemy jeszcze gdzieś tam tego mocno się trzymać. Kolejna pozycja Joe. Myślę, że niektórzy kojarzą. Trader Joe to jest gdzieś projekt, w którym ja wcześniej nie działałem. Jest to oczywiście związane z ekosystemem Avaxa, między innymi. Także tutaj również może dziać się wiele ciekawych rzeczy. Ja nie miałem żadnych deksów gdzieś tam, które otwierają się właśnie na te ekosystemy. Również Arbitrum, a więc to jest taki DEX, który ma doświadczenie i chce budować swoje produkty i rozwiązania w oparciu o nowe łańcuchy, między innymi Arbitrum. Także ja również ten projekt wybrałem. I również on jest, jest do kupienia na Agixie I jeżeli chodzi o ten projekt, no to tutaj w okolicach zera sobie gdzieś tam to, to balansuje także tutaj u mnie kupione, zapomniane i po prostu czekamy. No i jeszcze, jeżeli chodzi o Meksta Crash Network, tutaj tak jak wiecie, wbiłem się jak to mówią na górce, tak tutaj się Maciej wbił, no zdarza się najlepszym. Maciej nie, nie jest dobry w rysowaniu kresek i analizowaniu wykresów. Maciek jest dobry w tym, żeby robić wyniki na długoterminowych gdzieś tam projektach i szukać perełek. W po to, żeby sprzedawać je w hoście, a większość i tak zrobi odwrotnie, więc ten moment wejścia wcale u mnie nie jest najlepszy, ale i tak jak na 12 projektów, 11 na solidnym plusie, więc, więc jest ok. Natomiast i to jest storage danych dla metaversów, a więc też temat ciekawy i też temat, który tutaj oczywiście wrzuciłem do swojego portfela. Myślę, że co jakiś czas będziemy robić sobie, słuchajcie, takie podsumowanie, pamiętajcie o tym, żeby nie kopiować bezmyślnie ruchów, żeby samemu robić własny research, robić też swoją listę gemów na Coingecko, myślę, że tak to jest bardzo fajne, dodajesz sobie projekty, a potem wybierasz te, które kupujesz, no i tak jak mówię, z tych moich nowych tematów projekt, projekty, które wlecą a przynajmniej projekt, który dzisiaj już wleci to jest, to jest oczywiście to co Wam pokazywałem a więc BMC jest to projekt na Polsce a więc będziemy słuchajcie razem razem tańczyć, dużo, dużo różnych fajnych możliwości, także ten projekt również jest dostępny na giełdzie MEX Global myślę, że możemy przejść do podsumowania jeżeli chodzi o moje, mój portfel właśnie gemów, jeżeli chodzi o te moje portfolio gemów, to tak jak mówię, te koszyki długoterminowe, ja ich po prostu na razie nie dotykam, nie muszę tego robić, dlatego, że bardzo ważne jest, żeby wytrzymać te wzrosty i spadki, żeby dojść do miejsca, do którego się idzie, a nie e, gdzieś tam w połowie drogi odpadać e, z wyścigu, jak ja to często mówię, ale również pamiętajcie, że ja jestem takim graczem, który ma te doświadczenie i nauczyłem się tego, że jeżeli jakiś projekt robi 300%, no to nie ma innej możliwości, jeżeli musisz pozyskiwać kapitał, trzeba to realizować, Realizować i robię to tylko i wyłącznie z koszyka długoterminowego. I jeżeli na koszyku długoterminowym dobrze zarobię, to mam wyjęty wkład, mam wszystko zabezpieczone. Natomiast szykuję Wam kolejne kryptomyśli, gdzie dam Wam odpowiedź na to, jak rozgrywałem swoje pozycje, kiedy byłem małym graczem, miałem mniejszy portfel, jak rozgrywam teraz, kiedy mam ciut większy portfel, jakie są różnice i jakie mamy strategie na rynku. Myślę, że to będzie mega ciekawe. Zapraszam wszystkich na Mex Global, dołączcie do kryptoekipy, dzięki temu nas wspieracie, my zbieramy prowizje, Wy również możecie łapać bonusy, także wszystkie bonusy, jeszcze raz powtarzam, są na naszej giełdzie i cieszy mnie to, że praktycznie jak znajdę jakąś nową pozycję i dodaję ją na swoją listę gemów, no to bardzo fajne to jest to, że zazwyczaj ona jest listowana na giełdzie MEXT Global. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że było wartościowo. Dzięki za uwagę. Zostaw łapę, zostaw suba, zostaw komentarz. Pozdrawiam Cię serdecznie. Miłego weekendu. Odpoczywajcie. Hej, ekipa!